Moja ulubiona gwiazda to ja. Moja ulubiona gwiazda to ja. Najlepszą klatę w polskim show biznesie ma... No mój Radosław. Mój Radosław, powiedzmy, że on jest w show biznesie. Mój ojciec, ale on nie jest ze show biznesu. Nie poszłabym na kolację z dziennikarzem z Faktu. Albo nie poszłabym, ale ewentualnie puściłabym na niego pawia. Nie mam takiej osoby, bo nawet jak kogoś bardzo nie lubię, to tym bardziej bym poszła, żeby mu napluć do jedzenia. Kiedy stoję w korku, to gadam przez telefon. Głośno śpiewam, ewentualnie głośno przeklinam. Największa bzdura, jaką sobie przeczytałam, to, że mam sztuczne zęby. To, że Patryk Wega zrezygnował z pitbulla przeze mnie. W łóżku najbardziej lubię brak osoby obok, lubię spać sama. Spokój, ciszę oraz przestrzeń. Czyli jakikolwiek brak po prostu ludzi dookoła. Najbardziej romantyczna chwila w moim życiu. Każde zaręczyny były niezłe. Zaręczyny, ale już miałam parę tych zaręczyn, więc każde były romantyczne. Moje ulubione danie to wszystkie dania z kuchni włoskiej. Uwielbiam kuchnię włoską i nigdy jej nie zdradzę. Nigdy w życiu nie zrezygnowałabym z majonezu, z jajek i z serów. Mój ulubiony film to 300, Dirty Dancing i Gladiator. Gladiator, film 300, jak to wymówić? Apokalipto. Kocham się. O tak, na maksa. Za wszystko. Szlak mnie trafia, gdy jestem bezradna. A już jestem nerwowy rocznik, to mnie często na szlak trafia. Ale chyba najczęściej, kiedy nie jest tak, jakbym chciała, żeby było. Nie wyobrażam sobie życia bez moich fanów i śpiewania. Nie wyobrażam sobie życia bez mężczyzny oraz błyszczyka do ust. Moja najwrażliwsza część ciała, na bazie gdy powiedziałam, że mózg. Każda kobieta może powiedzieć mózg. Jestem uzależniona od muzyki, dobrego seksu i lusterka. Od niczego, zupełnie. Show biznes to... Moja woda, w której jestem jak ryba. Nie, no to jest po prostu pożar w burdelu codziennie. Nie mogę się doczekać, kiedy będę jeździć już w swoim białym Porsche. Kiedy zamieszkam w swoim cudownym, pięknym domu. Kiedy spędzę tam pierwszą gwiazdkę. Nie mogę się doczekać również, kiedy będę mogła powiedzieć, że moja płyta już jest diamentowa. I że mi się udało! Nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do stolika. Do Daniela Olbrychskiego, bo mieliśmy się napić wina. Dziennikarze to, no niestety też ludzie. To prawda, każdy ma swoją pracę, żyjemy w symbiozie, musimy się szanować. Serwis plotek.pl to cudowny serwis. To bardzo fajny serwis, bo ma bardzo fajnego dziennikarza, którego bardzo lubię. Apokalipto, to jest ten mój ulubiony film, już teraz mogę to wymówić. Apokalipto.